Rzekę Narew przejeżdżaliśmy wielokrotnie. Jeszcze ją dwa razy spotkamy na swojej trasie. Wiznę, wieś liczącą około 1500 mieszkańców, przejeżdżamy jej obrzeżem. W 1939 roku rozegrała się tu bitwa, określana przez niektórych mianem polskich Termopili. Mimo znacznej dysproporcji sił, polskie wojsko zatrzymało na dwa dni nacierające wojska generała Guderiana. Wjechaliśmy do Piątnicy, wsi słynącej z doskonałych wyrobów mleczarskich Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Wieś wymieniona jest w dokumencie wyznaczającym granicę między Mazowszem a Podlasiem z 1379 roku. W wyniku napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku wieś znalazła się pod okupacją radziecką, a od 1941 roku pod okupacją niemiecką. W Piątnicy znajdują się trzy forty, potężne wały i fosy stanowiące część carskiej twierdzy Łomża. Jest to najlepiej zachowany przyczółek mostowy na Narwi, gdzie te trzy forty połączone są podziemnymi korytarzami. I znów jedziemy mostem nad Narwią, która tym razem pojawiła się za Piątnicą. Wjechaliśmy do Łomży. Trasa przez miasto przebiega tak samo, jak podczas przejazdu do Białegostoku. Mijamy po lewej stadion Miejskiego Klubu Sportowego ŁKS Łomża. Objeżdżamy plac Kościuszki i wjeżdżamy w ulicę Nowogrodzką, która prowadzi do drogi wojewódzkiej nr 645. Przed Powiatowym Urzędem Pracy wznosi się pomnik Stacha Konwy, postaci, która zapisała się w historii dzięki ustnym przekazom. Miał być wielkim patriotą i obrońcą ludu kurpiowskiego. Autorem pomnika jest Gerwazy Lurniczy. Droga do Nowogrodu istniała w Łomży już w XV stuleciu i nosiła nazwę Różańcowej. Ulica prowadziła przez wieś Skowronki, które jest dziś dzielnicą miasta. W latach 60. i 70. na terenach rolniczych wybudowano 260 domów jednorodzinnych, a także kilka zakładów produkcyjnych PSS z Połem, masarnię, piekarnię i ciastkarnię. W dawnym budynku rzeźni znajduje się obecny hotel i restauracja Retro. Mijamy właśnie granice miasta.
Nad polami przelatują bociany. Wjeżdżamy do Nowogrodu, siedziby miasta i gminy położonego nad Narwią. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1355 roku, kiedy to król Kazimierz Wielki nadał ziemię warszawską swojemu lennikowi, księciu Siemowitowi III. Prawa miejskie Nowogród otrzymał w 1427 roku. W XVI wieku miasto stało się ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Eksportowano zboże, produkty leśne i żelazo z okolicznych kuźnic. Podczas I wojny światowej przez Nowogród przebiegał front niemiecko-rosyjski, w wyniku którego miasto zostało w dużym stopniu zniszczone. Również w 1939 roku, podczas kampanii wrześniowej, w dniach od 7 do 10 września, stoczono tu zaciętą bitwę z nacierającymi wojskami niemieckimi. W mieście wybuchały pożary. Za zasługi w wojnie obronnej 1939 roku Nowogród odznaczono orderem Krzyża Grunwaldu III klasy. Wjechaliśmy do restauracji Wiszące Ogrody nad Narwią. Ten widok w pełni uzasadnia nazwę restauracji. W dolinie widać rzekę. Tu czekał na nas smaczny obiad. Restauracja Wiszące Ogrody nad Narwią to rodzinna firma przekazywana z pokolenia na pokolenie. Można tu organizować przyjęcia okolicznościowe, takie jak spotkania firmowe i rodzinne, komunie oraz wesela. Jest możliwość noclegów. Kuchnia oferuje miejscowe specjały w rodzaju kartaczy ze skwarkami, babek ziemniaczanych, czy też wychopsini z kapustą, czyli dania podawanego w wydrążonym chlebie. Słynne mojito kosztuje 18 zł. Poza sezonem ceny są niższe. Po obiedzie mamy chwilę czasu wolnego, więc idę sfilmować otoczenie. Można tu rozpalić grilla i zjeść posiłek w zainscenizowanej karczmie. Jest ogrodowa altana i miejsce zabaw dla dzieci. Dla lubiących szum wody urządzono niewielkie oczko wodne z wodospadem i małą fontanną. Niestety czas pobytu się kończy, więc wracamy do autokaru na ostatni już odcinek drogi do Gdyni. Żegna nas mała alpaka.